Ej, albo te naklejki na samochody. Kim jest człowiek, który nakleja sobie szereg zbędnych informacji na tył swojego auta, a ja siedzę potem w samochodzie na światłach i widzę te mądrości życiowe i prawdy ludowe napisane na klapie bagażnika paska wtedy już stojącego przede mną. W mojej głowie rozróżniam trzy typy tych naklejkowców. Pierwszy typ to tytani humoru, sułtani heheszków. Naklejki na ich samochodach to manifestacja ich poczucia humoru. Nie wiem czemu, ale zauważyłem, że przodują w tym właściciele niemieckich rzęchów, które nowe kosztowały po 300 koła, a obecnie jeżdżą nimi sepki, których nie stać nawet na ich serwisowanie. Sfinansowane z 500+. Serio? Jak patrzę na te samochody, na których to jest naklejone, to mogę uwierzyć, że to auto rzeczywiście tyle kosztowało. Pomijam fakt, że to było śmieszne jakieś 2 dni po wprowadzeniu programu 500+, a dzisiaj przypomina błędy młodości. Gówniany tatuaż w widocznym miejscu, którego nie da się usunąć, bo i tak zostanie blizna na lakierze i tak każdy będzie widział ten debilizm, który zrobiłeś. Poza tym kogo to bawi? Ludzi objętych programem wyrównywania szans? Pefron to sponsoruje? Jak wyobrażam sobie gościa, który to sobie nakleił, to mam przed oczami takiego klasowego ćwoka, który myślał, że jest zabawny na domowych imprezach w liceum i tylko wkurwiał ludzi. Oczywiście nikt mu tego nigdy nie powiedział, bo każdy bał się w pierdolu. Takich zabawnych napisów oczywiście jest co niemiara. W każdym supermarkecie za 5 zł możesz stać się właścicielem unikalnego napisu "Pokaż cycki, dam ci ciastko". O, i to jest właśnie mizoginizm. Albo naklejka, albo grubo, albo wcale na BMC w gazie z silnikiem 1.6. Serio, widziałem takiego typa, parkował na Bobrowieckiej w Warszawie. Druga grupa tych naklejkarzy to są informatorzy. Oni informują. Tył ich samochodu to tablica ogłoszeń. Na przykład, patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. Jak kurwa wszędzie? To niech są tam, gdzie powinny być, czyli na drodze. Od 12 lat jeżdżę na motocyklach, 3 lata przed kamerą. Jeżeli powiem, że objeździłem chyba 100 motocykli, to nie skłamię. I miałem wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze. I wiecie co? Część z tych sytuacji była spowodowana przez kolesi w aucie z taką właśnie naklejką. Jak za PRL-u. Tyle mają z tych haseł, że je sobie popiszą. O, albo ci, co naklejają symbol Polski walczącej z napisem "Pamiętamy". Co wy kurwa pamiętacie? Powstanie? Pamiętacie? A najlepsi goście to takie łby, co to naklejają na Volkswagena. Nie widzą w tym nic dziwnego ani zabawnego. Symbol walki z nazistowskimi Niemcami naklejony na samochodzie marki, która zmotoryzowała właśnie te nazistowskie Niemcy. I kotwica naklejona, Polska wstaje z kolan, za 50 zł poproszę nalać, bo wypłata była. Albo te rybki na samochodach. Jakbym sobie nakleił gwiazdę Dawida na samochód, to za długo by w jednym kawałku nie postał. Albo szalik ulubionej drużyny piłkarskiej. Jak widzę coś takiego w samochodzie na tylnej szybie, to od razu wiem, że samochód na 90% prowadzi bezzębny Seba, który za to, że go wyprzedzisz, wyzywa ci rodzinę do 5. pokolenia wstecz, używając słowa kur, bo wielu więcej nie zna. A na koniec spuści w p***dol, no bo jak to tak, żeby go wyprzedzać? Niektóre z tych naklejek potrafią oszczędzić sporo nerwów. Jak widzę na przykład naklejkę konia, to wiem, że za kierownicą siedzi koniara i że na bank ma jakiś defekt mózgu i nie warto nawet rozpoczynać żadnej dyskusji. Do naklejkowych informatorów możemy zaliczyć także fanów tych trójkątnych naklejek, które są na co drugim kombi w Polsce. Jedzie z nami Brian. I co mnie to k***a obchodzi? Czy ja krzyczę przemi wobec, że wiozę zgrzewkę mineralnej? Albo że z kotem do weterynarza? Co to ma spowodować? Że może uczłowieczamy ten samochód, personifikujemy go, że w środku siedzi ktoś żywy i nie jest to tylko puszka z blachy z kołami, że tam jest człowiek. Mały Brianek. Albo Quentinek. Albo te naklejki "Jedzie z nami dziecko", czy coś w tym stylu. No i co? Jadąc za gościem z taką naklejką, mam sobie pomyśleć: a nie, to jak tak, to nie jedne. I tak jak będę na tyle blisko, żeby to przeczytać, to będzie za późno, bo prawdopodobnie przód mojego samochodu będzie już w bagażniku tego naklejkarza. Albo w plecach małego Brianka. No ale jak to? Przecież miałem naklejkę. Trzecia grupa to grupa, której nie da się skategoryzować inaczej niż jabłkowe dzbany, no bo jak inaczej nazwać kogoś, kto nakleja sobie aplowskie logo na samochód? I po co to robi? Żeby ten z tyłu widział, że bogactwo i że przed nim jedzie pana nie śmieć? Peugeotem 106 za 1000 zeta, ale z iPhone'em za 6 koła, bo na raty matka wzięła. Robicie darmową reklamę firmie, która lata świetności zakończyła wraz ze zgonem Jobsa. To tak w kwestii przypomnienia. I tak tych naklejek nie pozdejmujecie, bo przez odbarwienia lakieru i tak będzie widać, co tam było wcześniej, więc wyjdzie tylko na to, że przyznaliście się do błędu. No nic, ponarzekałem sobie. Aha, chyba wiem, po co są te naklejki. Żeby tacy frustraci jak ja mieli o czym nagrywać materiały. Miłego dnia, kochani.